Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w poradniku do C-Sharpa 8. Dzisiaj porozmawiamy o feature'ach, właściwościach, cechach itd. C-Sharpa 8. Jak możemy zobaczyć, jest tutaj sporo tych rzeczy, no, na pewno ponad 10, chyba ponad 15. Natomiast niektóre rzeczy są ważniejsze, niektóre rzeczy są mniej ważniejsze. Części prawdopodobnie nie użyjemy nigdy w życiu, a część rzeczy będzie dosyć dla nas istotna, ważna. Z którymi, z którymi rzeczami będziemy bardziej współpracować, więc myślę, że warto tutaj skupiać się na bardziej istotnych rzeczach. C Sharp 8 on jest od 2019 roku, od września, wspiera wersję 3.0 .NET Core, jak również .NET Standard 2.1 oraz Visual Studio 2019 i wersje, wersje późniejsze. Agenda. Tutaj wybrałem 7 ciekawych featureów z mojej strony. Omówimy sobie je krok po kroku. Pierwsza z nich to default interface method. Tak wspomniałem, jest to dość kontrowersyjna zmiana, ponieważ interfejsy troszkę będą zachowywać się jak, już zachowują się jak, jak klasy abstrakcyjne, czyli mogą posiadać ciało w metodzie. Do tej pory definiowaliśmy wyłącznie jakby szablon, co potem klasa ma, ma brać, pewne kontury, prawda, taki. Ramy, kontrakt powiedzmy, prawda? Natomiast w tej chwili można dodać tam ciało i po prostu wywołać to w klasie. Można również odpisać, mam przykłady potem w kodzie. Z plusów to na pewno, jak, jak każdy tool, no, daje nam kolejne możliwości do rozwijania kodu. Implus jest taki, że nie ma breaking change, czyli nie psujemy wersji wcześniejszych kodów wcześniej napisanego, ponieważ wcześniej w tych interfejsowych metodach nic nie było. A teraz coś będzie, więc no, zepsuć nie, nie da się za bardzo. I jakiś taki case e, prawda, biznesowy, gdzie można byłoby zastosować właśnie ten feature, to, to myślę, że logowanie. Witajcie w Solucji, żeby zobaczyć też praktyczne zastosowanie tych cech, featureów z e, Sherpa 8. E, dobrze też zobaczyć coś praktycznego, bo głównie e, kodem pracujemy, a nie teorią. Mamy dwa projekty. E, tu jest aplikacja konsolowa. Z program CS tu się w zasadzie nic nie dzieje. Jak również mamy default interface method. To właśnie jest do tego featurea. To jest jedyna właśnie klasa. I pod spodem mamy testy. Mamy testy. W tych testach używam Xunita. Chyba najpopularniejszego frameworka do, do pisania testów. Przynajmniej ja go lubię. I polecam. Pierwszy feature default interface method. Co tu mamy? Mamy, mamy klasę interface methods, który implementuje interface, i ten interface właśnie ma dwie metody: pierwsza zwykła, druga statyczna. I tu widzimy już pierwszą, właśnie ciekawą rzecz, tak było wspomniane, że, że metoda ma ciało metody, czyli coś tam robi. Co robi? No, zwraca wartość 10, a pod spodem mamy wartość 30. Różne wartości są z tego powodu, żeby widzieć, że. Po wywołaniu coś tam się zmienia. I że, że nie dostajemy ciągle ten sam wynik, tylko coś gdzieś przeskoczyło i możemy to zaobserwować. I tu mamy tu mamy właśnie też metodę, która wywołuje właśnie funkcję z no, metodę z interfejsu, to bezpośrednio woła. Też mam drugie zakomentowane, i to będzie nam pokazywało właśnie nadpisywanie tej wartości 10. Jak to wygląda w teście? Tutaj pierwsze wołamy w naszej klasie metodę, która będzie wywoływać interfejs. I tu właśnie mamy tą, tą klasę i tu mamy właśnie tę metodę tego, tej klasy, która wywołuje właśnie ten interfejs i ten interfejs odnosi się do tego miejsca i to powinno nam zwrócić 10. Także wywołajmy sobie to nasze coś. I tu powinniśmy dostać wartość 10, i to się zgadza, wartość jest 10, czyli e, działa. Właśnie zrobiliśmy coś niezwykłego w C-Sharpie, wywołaliśmy metodę w interfejsie. E, dobrze, e, kolejna rzecz to e, run interface method directly, czyli zamiast jakiegoś proxy, czyli tam e, powiedzmy wykonania pośredniego poprzez metodę w klasie. To wywołujemy bezpośrednio interfejs, przy czym tutaj różnica jest taka też. Warto zauważyć, że tu mamy e, interfejs, iSumValue, value, to jest ten interfejs. Natomiast tutaj była jako klasa. Tu równie dobrze można byłoby to napisać w ten sposób. I na tym interfejsie wywołujemy, ponieważ w tej chwili ta klasa nie ma tej metody, bo jest zakomentowana. Get some value, tak? Więc, więc, więc tak. I tu wywołuję bezpośrednio. I oczywiście, jeżeli wołamy bezpośrednio rzecz, którą tu wykonywaliśmy pośrednio, to tutaj tak dostaniemy ten sam wynik. I możemy sobie zobaczyć. W teście mamy wartość 10. Jest wartość 10, więc mamy to samo. Tu jeszcze taki przykład właśnie z rzeczą statyczną. Czyli możemy sobie właśnie na bezpośrednio, na, bez tworzenia żadnej instancji. Od razu sobie na interfejsie zrobić właśnie tam e, tak. Odprawić sobie metodę. To jest, wypisuje wartość 30. Zobaczmy, jak to sobie tam e, działa. E, jest wartość 30, czyli wszystko się zgadza. I tu jeszcze jedna rzecz. Tak jak wspomniałem, możemy właśnie też nadpisywać zmiany. Jeżeli to sobie właśnie odkomentujemy, to e, to powinno nam nadpisać wartość 10. I powinno być wartość 20, ponieważ e, metody w klasie mają pierwszeństwo przed metodami w interfejsie, gdy ta klasa właśnie implementuje ten, ten interfejs. Jak to wygląda, właśnie w, w kodzie, różnica będzie w tym miejscu i w tym miejscu z tego co pamiętam. No tak, tu no w tych dwóch miejscach właśnie będzie i tu mam właśnie wartość 20, czyli napisało nam. To jest w porządku. I tu mamy wartość również 20. Jest 20. Ta wartość się nie zmienia, ponieważ no, tutaj statecznych nie nadpisujemy za bardzo. Także To jest pierwszy feature, podsumowanie. Do logowania to może mieć jakiś sens. Powiedzmy ciekawy. Natomiast jest to dosyć kontrowersyjne, żeby robić właśnie metody w, 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 w interfejsach. No przypomina to troszkę właśnie klasę abstrakcyjną, gdzie mam właśnie ciało metody. Kolejnym featurem jest Pattern Matching Enhancement Switch, głównie to się dotyczy właśnie statementu Switch i ogólnie na polskie to chodzi, że jest lepsze filtrowanie, lepsze dopasowanie danych. Tak, tak myślę, że w skrócie i głównie to się tyczy właśnie funkcji Switch i kilka rzeczywiście jest fajnych, więc tutaj polecam. No i z plusów jest tak, że mamy Shorter Expression, czyli krótsze wyrażenia, co jest fajne, bo im krótsze, tym lepsze o ile jest to czytelne dla, dla użytkownika, dla programisty. Advanced filtering, czyli zamiast pisać jakieś funkcje, metody, workaround, czy coś tam liczyć na boku, to mamy prost, krótsze wyrażenie, ale bardziej takie dobitne, złożone, które tam nam coś robi, złożonego. Jest to pewna alternatywa dla if czy else właśnie składni, więc no zawsze można coś zrobić na kilka innych sposobów. Switch to też jest pewne takie wyrażenie warunkowe, pytanie co będzie bardziej popularne, w których e, przypadkach w przyszłości i minus, oczywiście, jakiś musi być <grych> dla obiektywizmu. No to tu bym powiedział, że no, tych, tych znaczników, tych jakichś wyrażeń robi się coraz więcej. Samo jakby wprowadzenie lambdy kiedyś, prawda, to też troszkę zrewolucjonizowało, że mamy te, te szałeczki, że możemy tak to napisać. niektórym się dalej myli. W każdym razie tych znaczników przybywa z czasem, z wiekiem, których się robi bardzo dużo. Pytanie, czy powinniśmy się uczyć ich wszystkich, czy nie, czy szczęśliwie zrezygnować. Kto wie, co tam dotnet w przyszłości wymyśli. Także taki, taki minus pewien. I jak to wygląda w kodzie? W kodzie wygląda to w ten sposób, że mamy ponownie tutaj klasę testową i kilka ciekawych właśnie metod. Pierwsza z nich to, to właśnie znajdywanie jakieś tam numerka dla, Koloru tęczy. I jest to dosyć proste, i to jest fajne, i to myślę, że wiele osób z tego skorzysta. I to mamy takie mapowanie, że jeżeli mamy red, przysłamy czerwony kolor tęczy, to na przykład dostaniemy wartość 1. Jeżeli pomarańczowy, to na przykład wartość 2. I tak dalej. I to jest fajne, że jest to krótkie. Jest to w innej linii, mamy tą szczałkę taką, równa się i znak większości. No i oczywiście, jakiś tam mamy też wartość default, i zamiast pisania default, to mamy po prostu podkreśnię. No, i tu oczywiście skracamy. Skracanie jest fajne, o ile mamy to czytelne. I co nam wyskoczy? No, przesłamy tutaj red. Red miał wartość 1, więc spodziewamy się, że będzie wartość 1. Zobaczmy w debugu, jak to wygląda. I mam wartość. Oczywiście 1. To szczególnie polecam. Resztę kto co lubi. Kolejna rzecz: Switch Matching Object Pattern Test. Czyli tu mamy obiekt. Zazwyczaj do switcha przysłaliśmy jakąś jedną wartość. Wartość. Prostą bym powiedział, prostą, e, natomiast tu możemy przysłać e, obiekt i na tym obiekcie też sobie właśnie pracować. E, ten obiekt wygląda w ten sposób, że mamy jakiś tam punkt, który ma x, y, z i properties i to sobie przypisujemy, no jak punkt, prawda, punkt 3D. Tu jeszcze mamy deconstruct, on będzie potrzebny w późniejszych elementach, w późniejszej takiej funkcji do, do takiej jakby wysokopoziomowego dopasowywania, tak to może powiedzmy ładnie no i go ja troszkę później omówię w tak to wygląda i w tym właśnie compute sales tax przykładowo e, może to troszkę nie ma sensu biznesowo ale już tak taką funkcję właśnie dodałem Przysłam właśnie ten punkt i, i tu sprawdzamy właśnie zagnieżdżone e, elementy prawda? czyli mamy x, y, z i tu sprawdzamy czy x jest równy 1 a y jest równy 0 a zeta pomijamy. Możemy tutaj dodać zeta dodać, na przykład coś takiego, czy, czy 10 i, i tak. I tu oczywiście przysłamy tam 1, 2, 3 x jest równe 1, y równa się 2, tu mamy 0, więc to nie pasuje nam, to nam pasuje, bo mamy x równa się 1, a y równa się 2. A zeta pomijamy i to nam zwróci liczbę 22. Tu mamy też x równego 1, ale w tym wypadku tylko pierwsze. Pierwsza rzecz zostanie nam zwrócona, a kolejne zostaną nam pominięte. Gdyby nie pasowało do żadnych z tych trzech rzeczy, to domyślna wartość, czyli podkreśnik, będzie, będzie tak, zwróci nam zero. I tu kwestia jest też tego, że jest to ponownie krótsze, fajne i też no, nie musimy pisać tam jakieś tam object, where, jakieś ifa i tak dalej, więc takich właśnie rzeczy szablonowych myślę, że takie statementy switch będą fajne. Jak to wygląda w praktyce? Spodziewamy się tej wartości drugiej, czyli 22, z tego co pamiętam. I tu mamy właśnie wartość, uwaga, 22, czyli się zgadza. Dobra, kolejna rzecz to switch matching by two parameters test. Czyli wcześniej mieliśmy obiekt z tam rzeczami właśnie w środku, natomiast tu mamy dwa parametry. No i oczywiście tu mamy taką logikę biznesową, że, że mamy tą grę papier-kamień nożyce, czyli zawsze tam mamy dwa, dwie wartości początkowe. No i w zależności czy mamy to czy tamto, to kamień, papier albo nożyce wygrywają. I tutaj właśnie przysyłamy sobie dwa argumenty, to mogło być oczywiście więcej. I w zależności od tego, co tam nam wypadnie, to mamy oczywiście wtedy papier wygrywa, kamień wygrywa albo nożyczki nam wygrywają. I to ponownie jest fajne do takich właśnie szablonowych rzeczy. Tu mamy oczywiście w przypadku, gdy, gdy jest wartość domyślna, gdyby ktoś podał coś dziwnego, na przykład napisał tutaj dom, a tu napisał na przykład samochód, no to dostaniemy remis. A równie dobrze to mógł być argument exception, ale to już. I co tu dostaniemy? No na logikę, jeżeli mamy kamień z. Z rzeczkami no to kamień wygrywa i tu mamy, że rock wins, czyli ma to sens. Kolejna rzecz, czyli to bardziej fancy, troszkę bardziej zaawansowane, i to, to myślę, że nie wiem, czy to będzie często używane. No, ja chyba nie planuję tego często używać, ale kto wie. I to jest oczywiście takie dopasowanie wysokopoziomowe. Czyli mam ponownie ten punkt, i tu w zależności, to jest takie kastowanie, prawda? Sprawdzanie typu, to jest is właśnie. Czy punkt jest taki jak ta wartość po prawej, prawda? Czy punkt jest taki jak ta wartość po prawej? I w, w pierwszym przypadku mamy jedynkę, ona się zgadza, jest taka sama jak w tym punkcie wyżej, tak? Tym co porównujemy. Potem mamy var e, my y i tu jeżeli mam taką wartość właśnie nową, ona jest niezdefiniowana, to to, to też jakby przepuszczam. I tu jeszcze mamy możliwość dania właśnie e, podłogi podkreśnika i to jest jakaś powiedzmy wartość taka domyślna więc też jakby puści więc to się, to się wykona a zobaczmy w praktyce jak to się debuguje to już się nam wyszło następnie mamy przy continue mamy my point 123 to też się działa ponieważ no to jest równoznaczne 123 123 więc to się jakby zgadza i następnie mamy sobie właśnie y, dalej. I tu mamy 1, 2, 3, 4. I ta czwórka się nie zgadza z tą trójką, więc tutaj nam po prostu nie wejdzie. Ominęło nam. I ostatnie mamy trzy podłogi. To taka ciekawostka bardziej. Co nam wyskoczy to oczywiście y, to jest dowolne rzeczy. Taki wildchart chart powiedzmy. Więc tu nam też wejdzie. I jeszcze później oczywiście żeby to też pokazać, że można uzmienić. To też można właśnie no jakieś tam dać wartości zmienne, prawda, żeby nie wszystko wpisywać z palca. No generalnie, mało coś się hardkoduje. powiedzmy single responsibility, trzymać to, to lepiej mniej zmienną niż 10 razy yy, jakiś tekst czy liczbę. I to też nam prawda sobie wejdzie, to jest w porządku. I tu jeszcze mamy ostatnią właśnie rzecz yy, z właśnie takim when, co jest dosyć ciekawe, prawda? jest takie when. Pierwsze jak zobaczyłem when to się zdziwiłem, no, ale oczywiście c -sharp się zmienia i wszystko inne też. I to jest w ten sposób, że mamy właśnie podobnie ten punkt nasz zdefiniowany, mamy switcha i tu możemy po prostu takiego, zrobić takie linku czy, czy jakieś query i po prostu sobie zobaczyć czy ten nasz obiekt b, czy jeżeli ten mój punkt pod postacią tej zmiennej czy x property tego, tego b, tego obiektu jest mniejszy od jedynki, prawda? I tu już możemy zobaczyć, że tu mamy x jedynkę. 1 nie jest mniejszy od 1, bo jest równy, więc to będzie false. I tu by nam zwróciło jedynkę, jeżeli to byłoby prawda. Ale to jest false, więc to nam ominie. I drugie wyrażenie to mamy, jeżeli b od x jest większy lub równy jedynce. I to jest prawda, bo on jest równy 1, ten x, prawda? To wtedy zwróci nam dwójkę. A jeżeli coś tam innego, no to wtedy mamy trójkę. Ale to nam zwróci właśnie tą wartość 2. Ponieważ tak nam tutaj maczuje. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. I oczywiście tu nam wyskoczy ta wartość środkowa, czyli 2. I to właśnie jest na tyle z Switcha. Dużo, dużo zmian do Switcha. Myślę, że tak, wspomniałem właśnie o takich rzeczy yy, szablonowych, które właśnie mają jakieś obiekty pod spodem. Jest dużo szukania, na przykład gdybyśmy tworzyli jakąś grę, gdzie mamy jakiegoś czarownika, czarodzieja, rycerza, jakąś tam druida. Tak? Albo jakieś tam, i, i każdy z tych, yy, tych bohaterów ma jakieś tam magiczne przedmioty, które mają właśnie obiekty pod spodem. Czyli, czyli jakieś się na przykład ma zbroję, która tam dodaje życia, jakieś punkty ataku, szybkość ataku, szczęście, nieszczęście. To jakby są takie, jakby zagniżone elementy i one są szablonowe, prawda? Bo, bo każda zbroja ma te parametry, więc w tym wypadku mi się wydaje, że to mogło być fajne, w innych przypadkach to yy, do rozważenia, oczywiście. I to tyle z tego właśnie feature'u. Kolejnym feature'em jest using declarations, czyli w zasadzie skrócenie, skrócenie tego wyrażenia. No, poprzednio pisało się klamry, natomiast w tej chwili prześwitowienie No Plus jest taki, że jest mini zagnieżdżenia, co jest zawsze fajne. Nie ma tych, tych nawiasów wąsiastych. Bardziej pod względem właśnie taki składni, prawda, czy z tego kodu i tak dalej, żeby to było bardziej no, ładniejsze, czytelniejsze. No, minus jest taki, że troszkę jest mniejsza kontrola, kiedy obiekt się zwalnia, powiedzmy, czyli jakby jest zwalniane miejsce w pamięci dla tego obiektu. No, poprzednio klamry wyznaczały właśnie miejsce, w którym właśnie miejscu się to, to kończy, natomiast w tej chwili troszkę jest jakby mniejsza kontrola. I jak to wygląda w kodzie? To wygląda właśnie w ten sposób, że e, mamy sobie using declaration test, i to jest właśnie stary styl, czyli właśnie using jakiś właśnie sam class. E, sam class wygląda w ten sposób poniżej, że mamy, musimy implementować iDisposable, i to iDisposable dostarcza nam właśnie metodę e, Dispose, która się wykonuje przy e, właśnie niszczeniu tak obiektu pamięci. Mamy właśnie disposing przykładowo takie co, coś tam się wykonuje. Hmm. Tu mam właśnie breakpoint'a i tu właśnie mamy using'a ten using właśnie y, ma ten obiekt właśnie class i po zakończeniu się właśnie tego using'a ten obiekt zostanie zwolniony tu w środku sobie wypisuję property ono jest równe 0 z tego co wiem bo, bo ma wartość domyślną dla, dla int'a tak. Następnie i to jest właśnie ten stary, stary przykład, old style. I e, tu następnie coś wykonujemy, natomiast to wykonanie nastąpi już po e, funkcji dispose. Także e, tu zamykamy sobie, następnie coś robimy nowego, więc mamy pewną taką kontrolę związaną z tymi nawiasami. Natomiast ta składnia jest dużo, dużo taka szersza, powiedzmy. Nie? Jak to wygląda w praktyce? Mamy debug test. To się włącza. I się sobie wchodzimy tutaj. Następnie wejdziemy sobie tutaj. Następnie wywoła nam się dispose, tak. I następnie coś tam się wykona dalszego, prawda? Jakieś kroki. Robienia czegoś, czegoś innego. Sam ekstra tak sobie nazywałem. Więc tak to wygląda. To jest stare podejście. A nowe podejście wygląda w ten sposób, że mamy using var i mamy właśnie. Ten obiekt, i zamiast budowania właśnie e, kodu, czyli e, using, e, potem mamy właśnie e, kamerki, to mamy, m, mamy jedną linijkę i pod, tą, pod tym mamy tam właśnie ten obiekt, na którym możemy coś wywołać. Tylko właśnie kwestia z tego, że to dispose wywołuje się w innym w innej kolejności, powiedzmy. Także tu sobie coś pisze, robimy, następnie e, tworzymy ten właśnie obiekt usingu. Wywołujemy jakąś metodę i lecimy sobie dalej, pomimo że wszystkie akcje już na sam klas zostały wykonane, to robimy coś extra, a ten obiekt dalej jest w pamięci, prawda? Dalej nam tam siedzi i zabiera, zabiera miejsce i dopiero właśnie e, później e, wywołuje się właśnie to disposing, także no, duży plus, że, że składnie jest dużo ładniejsze, natomiast taka kontrola. Troszkę, troszkę, troszkę jest tutaj gorsza w tym nowym featureze. Natomiast oczywiście, zawsze można tą klamrę dalej pisać, albo też są inne obejścia na, na właśnie wywoływania Dispose. No, taka ciekawostka. Ogólnie, feature, feature na plus uważam, bo jest, bo to znacznie skraca. No, using go używamy właśnie dla, dla jakichś api, dla, dla plików, prawda? Gdy coś otwieramy jakoś. Y, tworzymy jakiś plik albo wczytujemy jakiś plik, to usingów się używa dość sporo, więc tutaj to zagniżenie będzie, będzie fajne. Szczególnie jak mamy tego usinga gdzieś tam w to no to tym bardziej, prawda? Mamy jedno zagniżenie mniej, kod jest znacznie bardziej czytelny. Kolejna rzecz to static local functions. E, także e, z minusów mamy bardziej e, trudny kod do przeczytania. Mamy bardziej zagniżoną logikę, ponieważ ogólnie chodzi o to, że tworzymy funkcję w metodzie, prawda, mamy jakby metodę w metodzie, tak, zamiast, nie wiem, wywołać osobną metodę, to, to mam taką lokalną y, funkcję, plus, jaki zauważyłem, tak bardziej z własnego doświadczenia, no z pewnością będą też inne jakieś plusy, to, że czasem, gdy obsługujemy delegaty, działamy między statycznymi obiektami, tak, a obiektami zwykłymi, to to jest czasem problem, że y, musimy użyć albo statycznej, bo nam nie puści metoda jakaś tam inna, albo musimy utworzyć właśnie obiekt, prawda? Y, jak również czasem, się mam delegaty, jakieś funkcje, które tam wstrzykujemy i tak dalej, i y, czasem w zwykłej metodzie się tego tak obejść prosto nie da, tylko trzeba robić jakieś haki. I czasem taka funkcja lokalna potrafi to rozwiązać. To tak bardziej z życia wzięte i takie coś się udawało właśnie zastosować. Natomiast ogólnie, no nie jest to jakieś cudowne, cudowna rzecz, moim zdaniem, ponieważ, no, robimy sobie dodatkowe zagnieżenia, kody jest mniej czytelne i tak dalej. Ja osobiście nie korzystam z tego za dużo. Tak samo na przykład mamy anonimowe funkcje, prawda, w C-sharpie i też chyba jakoś super strasznie z tego dużo nie korzystamy. Natomiast, no, tutaj każdy. Każdy robi jak tam uważa. Także jak to wygląda właśnie w kodzie. Mamy local function test i mamy właśnie metodę testową. To sobie wywołujemy i to wygląda w ten sposób, że mamy y, mamy właśnie y, jakąś sumę do sumowania dwóch rzeczy i mamy metodę lokalną, która nam dodaje dwa elementy, czyli 1 i 2, no, czyli będzie lewy plus prawy będzie 3, prawda, 1 plus 2 równa się 3 i mamy jeszcze lokalną funkcję która działa właśnie na tej zmiennej, tu też właśnie warto zauważyć jak te zmienne się tam y, przenoszą, tak, korzystają z drugiego, ponieważ y, to jest widoczne w tej funkcji lokalnej prawda, i to y się właśnie y, zwiększa do 10, y równa się 10 przypisujemy 10 do, dla zmiennej y i następnie zsumujemy 10 tego y plus Tą sumę suma wynosił, wychodziła 3, czyli 10 plus 3 równa się 13. I taki powinien być właśnie rezultat. Także yy, także tu sobie wchodzimy, i następnie mamy result, i mamy 13. No, czyli takie te lokalne funkcje. No, ciekawie, jak to. Może będzie kiedyś jakiś bardzo fajny use case, gdzie to się przyda i będzie to bardzo popularne. A w tej chwili to tak bardziej do hakowania. Kolejna rzecz to Asynchronous streams. To jest dosyć, dosyć ciekawe. Osobiście z tego nie korzystam jakoś dużo, natomiast jest to fajne pod tym względem, że kolejny feature idzie w stronę właśnie asynchronicznych połączeń, coli i tak dalej. No i plus jest taki tutaj, że mamy taki streaming, dostarczanie właśnie szybciej danych poprzez prawda? tworzenie małych porcji i zamiast czekania na duży, ogromny obiekt do zwrócenia to zwracamy po kolei kawałkami. prawda? Przykładowo zamawiamy 100 bagietek w sklepie i zamiast czekać aż przywiozą nam 100 naraz to dowożą nam co 5 powiedzmy prawda? i możemy tam jeść po drodze. No to to jest powiedzmy fajne. No z minusów jest to, że na pewno asynchroniczność nie jest prosta no i trzeba też być tam ostrożnym, żeby czegoś tam nie namieszać. Jak to wygląda właśnie w kodzie wygląda w ten sposób, że mamy Async Stream Test i mamy jedną w zasadzie metodę. Tu mamy właśnie RunClass ten interface asynchronius. I mamy y, właśnie metodę, która właśnie będzie nam zrzucać właśnie yieldem y, wyniki, które są większe od 5. Mamy tam y, listę. Od 0 od do 19 i wyniki te liczby od powyżej 5 będą nam zwracane. I tutaj e, odczekujemy sobie e, 100 milisekund. W zasadzie za chwilę będę mieć drugi przykład do pokazania, gdzie będzie troszkę więcej. I to właśnie e, potem sobie to wyrzucamy. I to jest też kwestia tego, po co mam te dalej i tak dalej. To jest też taki jakby koncept biznesowy, że no jeżeli tam mam te baczy, i tak dalej, to coś gdzieś się tam może liczyć na serwerach. Może jakoś tam czekamy na jakiś wynik, bo jakaś inna usługa potrzebuje czasu na przeliczenie, coś gdzieś się przesyła. No i to, to ten task delay ma trochę tak symulować, że, że mamy właśnie jakiś tam serwis, który coś gdzieś musi odpytać. No i nam zrzuca kawałkami, jeżeli coś już jest gotowe. Także to sobie turujemy 20 razy od 0 do 19. Z opóźnieniem i nam zrzuca właśnie wyniki. Tutaj sobie dostajemy te, te wyniki. I jeżeli mamy tu jakąś walidację, można by puścić wszystko, ale tu no, mamy walidację. Jeżeli właśnie ta liczba jest większa od 5, to nam zrzuca. A tutaj mamy właśnie e, while i leci nam po kolei, żeby nam to zrzuciło wszystko. E, no i tu nam to wypisuje. E, jeżeli jest właśnie. E, już jest jakby 0, wykona się tam to sobie to zwalniamy, ten, ten obiekt i tak, w teście to wyglądałoby mniej ładnie powiedzmy jest, jest możliwość w x unicie mieć konsolę natomiast najprościej wrzucić to do programu i z najmniej bawienia się ja tu właśnie przekopiowałem tego właśnie ten przykład, lekko zmodyfikowany, tu mam do, do 15 i mamy co pół sekundy opóźnienie i to wygląda w ten sposób, że odpalamy i na początku, przez 2,5 sekundy nic się nie pokazuje, ponieważ skipujemy 5 pierwszych rzeczy I następnie nam wypisuje 6, 7, 8 i tak dalej do 14, prawda, czyli nie, nie czekamy aż wszystko się nam Właśnie Wykona i wtedy zwracamy, Czyli byśmy musieli czekać dużo dłużej, prawda, gdzieś powiedzmy Ojej, ile No kilka Sekund, kilkanaście sekund, tak? Dopiero byśmy otrzymywali te 6, 7, 8, 9, 10, a tak to, jak już mieliśmy tą 6 i wiemy, że chcemy zwrócić, no to już ją od razu zwracaliśmy, więc te po prostu tutaj wyniki mamy szybciej. No takie streamowanie, prawda? Więc to e, fajny, fajny feature. Nieczęsto będziemy z tego pewnie korzystać, natomiast jest to fajna rzecz. Kolejna rzecz to e, 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 indeksy i range, czyli zakresy. I to jest fajne, natomiast uważam, że można było zrobić to, nie wiem, ładniej powiedzmy. I tak, o co chodzi? Chodzi o to, żeby jak mamy jakąś listę czy, czy tablicę, to możemy z niej po prostu wyciągać elementy. Przykładowo ostatni, yy, ostatni element, albo dwa elementy od końca, albo trzy elementy od końca, albo na przykład wartości... Yy, pomiędzy drugim a szóstym elementem, prawda? Powiedzmy. Tak jakby porcjonowanie, yy, wybieranie jakichś tam poszczególnych rzeczy i to nam jakby, no to jest fajne, że mamy jakby taki szybszy mechanizm wyciągania właśnie tych elementów, yy, bo tak to trzeba było tam szukać index of albo element of add, tak? Jakieś pisać dodatkowe metody i tak dalej, takie workaroundy. Natomiast dzięki nowym właśnie yy, Możemy bezpośrednio tam z tej tablicy sobie powyciągać i to jest fajne. Natomiast y, jakieś zastrzeżenie jest takie, że jak mamy Pythona, jak ktoś pisa coś w Pythonie, to tam to jest rozwiązane troszkę ładniej. Nie trzeba jakieś tam tworzyć tych indeksów i tak dalej, tylko no jest troszkę to, to ładne. Moim zdaniem jest to jakby y, no, przyjemniej się to pisze, a w C-Sharpie troszkę zrobili taką większą obudowkę y, do tego wszystkiego. Być może z czasem troszkę to uproszczą. Tak, jakby personalne podejście, że mogliby to zrobić troszkę y, ładniej. Ale, ale sam, same podejście fajne, i, i dobrze, że coś takiego się w końcu pojawiło. Jak to wygląda w, właśnie w kodzie? W kodzie wygląda to tak, że mamy właśnie tutaj indeksy i tak. Pierwsza tutaj właśnie mamy listę. Listę i mamy właśnie od 1 do 7 i chcemy ostatni element. I ostatni element. Żeby pokazać to, mamy właśnie ten znaczek daszka, tak? Ym, jak to wygląda w praktyce? No, powinniśmy dostać ten ostatni element, czyli, czyli siódemkę. Mamy siódemkę, czyli się zgadza. No, tak samo możemy by dać dwa, tak? To wtedy byśmy dostali szóstkę, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest fajne, jeżeli chcemy na przykład dostać no, tak, jeżeli chcemy osta dostać ostatni element, to równie dobrze możemy użyć linku y, last, prawda? Last All Default. Natomiast jeżeli chcemy dostać element przedostatni, no to już tak prosto chyba nie, prawda? Trzebałoby tam się troszkę, troszkę bawić. Natomiast no ten syntaz jest dosyć, dosyć fajny. Tak. Kolejna rzecz to index test. I tu na przykład chciałem dać przykład dla, dla Arraya, dla tablicy. Tu mamy listę, tu mamy tablicę. I tutaj, właśnie troszkę inny, właśnie przykład, że, że mamy też indeksy zdefiniowane. To jest taki, jako, jako obiekt, e, właśnie istnieje. E, tak, jest obiekt i on ma właśnie 2i, daszek 4. I to nam właśnie zwraca odpowiednie rezultaty. Pod właśnie tą, tym pierwszym powinno nam zwrócić drugi element. Drugi element, ale numerujemy od zera, czyli mamy 0, 1, 2, no czyli mamy dwójkę. Natomiast od tyłu, no to mamy yy, czwarty od tyłu, czyli mamy 1, 2, 3, 4. I czwartą jest szóstka. I to się zgadza. Czyli mamy 6 i mamy dwa, To jest fajne. I ostatnia rzecz, czyli ranges, czyli właśnie przedziały, zakresy. I to jest, jest fajniejsze, nawet bym chyba powiedział. <laughs> Ale to oczywiście każdy lubi co lubi. I to właśnie mamy taki range, jest range od 0 do 5 na przykład. Możemy sobie stworzyć. Mamy też właśnie tą, tą tablicę, i tu na przykład mamy od 0 do 5, i mamy slice, i mamy 0, 1, 2, 3, 4, 5, albo mamy na przykład, że wszystkie elementy, tak, dwie kropeczki, albo od szóstki w górę, czyli 6, 7, 8, 9, od 3 i w dół, czyli 0, 1, 2, 3. I też mamy te, te z tymi daszkami, czyli takie też 8 na przykład i 9, prawda? Czyli tam z ty, od tyłu tam, od drugiej do, do zera, ale od tyłu, tak? Czyli te ostatnie wartości. I to jest, to jest fajnie, że to jest sprowadzone. Być może można było to troszkę jakoś tam przyjemniej być, ale, ale bardzo fajnie, że coś takiego mamy, ponieważ no, dużo też się czasem robi coś na tablicach i Wcześniej trzeba było jakieś pisać workaroundy. E, kolejna rzecz to null e, coalescing assignment. E, I tutaj e, fajnie, że to dodali w końcu. Ja osobiście na to troszkę czekałem, ponieważ mamy no chodzi o to, że jeżeli jest e, zmienna ma wartość 0, no puste, tak, nul, nulowalną wartość. I y, użyjemy tego operatora i y, przy, przypisujemy jakąś tam wartość, to się przypisze. Natomiast jeżeli ta, potem mam jakąś już wartość, tak, to, to wtedy ten operator już nam nie zadziała, ponieważ już jakaś zmienna ma wartość i wtedy wtedy już się tam nic nie przypisze. Y, a przypisujemy wyłącznie tylko wtedy, gdy mamy 0. Ale myślę, że na przykładzie zobaczymy, jak to wygląda ładniej. No i oczywiście bardzo fajnie, że to w końcu wprowadzili. Mamy podobne rzeczy do, dla in inkrementacji, dla dekrementacji, tak? Dla mnożenia, dla jakichś tych obiektów nadbitowych. Natomiast dla takiego nula, no nie było, nie było i, i trochę to bolało, więc fajnie, że w końcu jest. E, no i osobiście nie widzę minusów. Nie widzę minusów, bardzo fajnie, że to jest wrzucone. Bardzo intuicyjne syntaksy i więc to jest bardzo, bardzo fajne. Jak to wygląda właśnie w kodzie? W kodzie wygląda to tak, że mamy właśnie null Collecting Assignment Test i tutaj mamy właśnie i, które jest nulem. Następnie to do tego i że, y, przypisujemy 17. To jest właśnie ten znacznik. Y, 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 pytajnik pytajnik równa się. Przypisujemy 17, bo było nulem. Natomiast gdy mam wartość 17. To już 20 nie przypiszemy, bo to nie jest wartość nulowalna. Jak to wygląda właśnie w praktyce podczas debuggingu? Na początku jest 0, prawda? Jest 0, lecimy dalej, jest teraz 17, prawda? I następnie mamy dalej 17, ponieważ no, no nie zmieniamy wartości z uwagi na to, że to nie, już, już przestało być 0, więc bardzo, bardzo fajna rzecz. Yy... Myślę, że z tego dużo osób skorzysta, tylko trzeba sobie tak ten przyswoić ten znacznik, bo to też może tak, no nie super intuicyjne na początku, ale, ale bardzo fajne do wykorzystania. Dobrze i podsumowując, ogólnie mamy wiele feature'ów, oczywiście odsyłam do dokumentacji, jeżeli ktoś chce coś wiedzieć więcej. Albo też poczytać o innych rzeczach. Mam na przykład tam na strukturach read-only, read ale ze struktur mało się korzysta, generalnie. Chyba, że ktoś dużo korzysta, no to, to odsyłam do dokumentacji. Inne tam też rzeczy, yy, właśnie odnośnie kolejności, jakichś yy, właśnie znaczników, tam widziałem jakieś były przykłady, no ale to też jakby jest mniej ważne. Także yy, podsumowując, to dużo jest jakby rzeczy, które skracają kod, to ma duży na pewno plus. Jest dużo rzeczy do, do manipulowania właśnie danymi, jak te range czy, czy właśnie e, switche powiedzmy do filtrowania. Natomiast jeszcze też kilka takich rzeczy kontrowersyjnych, czy trochę overfensi, które no, e, 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 zmieszały smaki co do, co do prognoz C sharpa. No zobaczymy co nam tam zaproponują w kolejnych wersjach, ale, ale właśnie też tak troszkę zmieniają. Może, żeby się wybić w mediach, żeby C-Sharp był bardziej popularny. No nic. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnych części Prawnika.